Witam Państwa w kolejnym odcinku Drogowskazy Zdrowia. Skończył się karnawał, także najwyższy czas, aby rozpocząć post. Dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o oczyszczaniu organizmu. Pani Stefaniu, czy tak naprawdę musimy oczyszczać organizm po karnawale? Pewnie, że musimy. Jak sobie podjedliśmy i pączki, i faworki, i inne tłuste dania, no to teraz trzeba organizm oczyścić. Ale Pani Alu, post to nie jest tylko fizyczne oczyszczenie organizmu, to również jest duchowe oczyszczenie organizmu. Brakuje nam na co dzień miłości. Brakuje nam jak zdrowia, tak brakuje nam miłości. To w jaki sposób możemy się oczyścić, żeby zdobyć miłość? I przede wszystkim zaczniemy od herbatki świętego Franciszka z Asyżu na miłość. Ten to dopiero miał miłość. O, do każdego. Do każdego. Do każdej istoty, nawet najmniejszej. I do mrówki, i do świerszcza, i do wszystkiego, co się ruszało i co stało, zioła, drzewa, to była ogromna miłość. Stąd, proszę Państwa, święty Franciszek z Asyżu to chyba jest jedyny święty, którego wszyscy cenią. I ci wierzący, i ci niewierzący, i ci z innych religii. Zawsze się mówi, święty Franciszek, to był święty, bo jemu nikt nie odmówi tego, że nie kochał. On po prostu kochał. Był wielki poprzez miłość, którą reprezentował wobec świata Bożego. I stworzył eliksir miłości? Nie, ale popijał taką herbatkę. Ta herbatka daje do tej pory tak wiele miłości, radości, rozświetla umysł i czyni, że po prostu człowiek jest dobry dla drugiego, dobry dla siebie, dla drugiego człowieka i dla całego otaczającego świata. Czyli taki lepiej nastawiony do życia, tak, bardziej pogodny, tak. No to co wchodzi w skład takiej herbatki? Proszę Państwa, pierwsza to wchodzi anyżek. Anyżek to anyżek. Tutaj mamy anyżek, tak? To są te małe ziarenka. My anyżek raczej stosujemy jako przyprawę, do ciasta nieraz. Tak, czasem w kuchni można spotkać. Tak, natomiast rzadko pijemy herbatkę z anyżku. Anyżek to jest, po pierwsze, to rozprasza wilgoć w organizmie, więc tak na tle takim fizycznym rozprasza wilgoć w organizmie. Daje Czyli ciepło. Co by to co powoduje? Dzięki temu po prostu jest mniej śluzu w organizmie. Czyli jak ktoś ma zaflegmione oskrzela, albo na przykład chrypkę, albo dzieci często mają anginę, to ja nawet taki kisiel z anyżku podaję w swojej książce. I to właśnie jest ku temu służy. Ale proszę Państwa, anyżek, mało kto wie, że to jest takie zioło miłości. Kiedyś dodawano do różnych potraw, żeby człowiek był wrażliwy, delikatny, żeby muskał takim ciepłem, delikatnością, pięknem i miłością. I to taką herbatkę popijali artyści, kompozytorzy, poeci, artyści. Czyli anyżek powinien wyprzeć teraz nasz lubczyk. Lubczyk jest bardzo dobry i on jest od miłości. Bo to też na miłość. Małżeńskiej. Lubczyk jest od miłości małżeńskiej, żeby nam się dobrze w rodzinie wiodło, żebyśmy mieli w rodzinie dobre relacje, to dodajemy lubczyku do naszego rozołu, tego dyżurnego rosołu. Z kaszą jaglaną. Tak, z kaszą jaglaną. To jest lubczyk. Natomiast anyżek jest dla miłości ogólnej, czyli inaczej miłość w znaczeniu dobro, siać dobro, czyli siać miłość. Nawet tam, gdzie napisałam kiedyś, osty nienawiści wyrastają, to my mamy obowiązek siać miłość. My musimy od początku uczyć się miłości. Czy Państwo wiecie, że już dzieci takie przedszkolne mają nerwice, że dzieci szkolne mają tak myśli zamknięte, że nie mogą się wysłowić, takie lęki mają? Dzieci moje kochane, a to skąd takie lęki się biorą? Dlaczego te lęki takie są? Aż trudno w to uwierzyć. Dlatego warto popijać taką herbatkę. To może ja spróbuję zrobić tą herbatkę. Pani Stefaniu, pani powie, ile ja mam tego wszystkiego tutaj nam sypać? Trzy łyżki anyżku. Tak, trzy łyżki anyżku. Pięknie ten anyżek pachnie. Naprawdę nie sądziłam, że on tak ładnie pachnie. O, śliczny, anyżek jest śliczny. I daje taką wrażliwość. Jest taki delikatny, naprawdę. To jest Bóg stworzył. Proszę, Pani Alu, proszę jeszcze pokazać, jak delikatne jest to ziarenko. To jeszcze mniejsze ziarenko od kminku, choć ten też jest. Naprawdę, ale w jakim on kształcie jest? Każdy malutki ma taki. Tak. Jak takie oczko. Śliczne.
Tak, takie oczko, które jest otwarte na świat, prawda? Żeby otworzyć się na miłość Bożą. Na miłość Bożą. No bo przy takiej herbatce to już nie wierzę, żeby ktoś mógł się nią otworzyć. No, raczej nie, bo proszę pamiętać, już sam zapach zachęca. Bóg ten świat stworzył z miłości. Nie z nienawiści, tylko z miłości. Więc jeśli my nienawiścią będziemy pałali i nienawiścią będziemy żyli, no to ten świat się nam rozpadnie w końcu. Oczywiście. A tutaj co mamy, Pani Stefanio? Bazylia. Taka bazylia zwykła? Bazylia zwykła. A ta bazylia w ogóle równoważy pracę nerek. A nerki to jest centrum całego organizmu, jak zwykle mówiliśmy, fundament. Tak, fundament, o. I dlatego też dwie łyżki żeby te nerki dobrze pracowały, to dwie łyżki bazylii. No takiej herbaty to jeszcze nie robiłyśmy, drodzy Państwo, naprawdę, ale piękna z bazylii. Herbatka na okres postu, kiedy człowiek się wycisza, to ta herbatka jest cudowna i zalewamy wrzącą wodą. Zalewam, tu zwykle. Mamy już przygotowaną gorącą wodę. Tak. Kolor powstaje oczywiście natychmiastowo. I to jest naturalne, tutaj nie ma żadnych dodatków. A tą bazylię to... Bazylia to jest z mojego ogródka w sam raz. A, no właśnie. Ja ją ususzyłam i tak... Bo anyżek łatwiej dostaniemy taką bazylię sklepową. To nie, można kupić w sklepie Możemy? Ze zdrową żywnością, aha, można kupić w sklepie ziołowym, także jest bazylia, z tym nie ma problemu. Tylko w sklepach ziołowych raczej kupujemy. Nie w takich spożywczych, nie, bo to takie najgorsze chyba, co nas może spotkać. Natomiast tam jednak są lepszego gatunku te zioła. Także jest herbatka, proszę popatrzeć, miodna. Kolor jak miód. Złoty, prawda? Kolor jak słońce. Złoty, czyli jak plaster miodu. Bo teraz sobie proszę wyobrazić, taka dziewczyna chuda, która już naprawdę jest chuda, a teraz ta moda jest takie, żeby to były bardzo wyszczuplone takie wieszaki. Tak, wieszaki, to już niektóre to anoreksję mają, więc teraz dać jej post, to już jest tragedia. Więc te 40 dni postu, niech ta dziewczyna sobie wtedy je rosół z kaszą jaglaną, niech sobie zrobi pieczyste, to dla niej będzie post, bo ona to będzie dla niej wielkie wyzwanie, jak ona nie może normalnie jeść, a w czasie postu, dla miłości Bożej ona zacznie normalnie jeść. Czy już jest to gotowa? Chwała Bogu. Możemy już pomalutku wlewać, a więc proszę Państwa, post jest, ja jestem za postem, za tym, żeby te 40 dni tego postu spędzić i w odpowiedniej atmosferze miłości i do tego, żeby za dużo nie jeść. A więc dań postnych jest bardzo dużo, możemy sobie te dania przygotować i proszę Państwa, choć tydzień w czasie tego postu organizm oczyścić. Więc to oczyszczenie proszę zrobić. I ja podaję w książce Pani Alu takie te różne przepisy, ale taki najlepszy to jest ten krupnik z kaszy jaglanej. Państwo mnie ostatnio pytaliście, czym różni się krupnik z kaszy jaglanej od rosołu z kaszą jaglaną. Rosół jest na mięsie, a krupnik jest na wodzie. Taka jest różnica. Więc ten tydzień wytrzymajmy na takim poście, naprawdę post zupełny, taki zupełny post, żeby ten organizm mógł się oczyścić. I wtedy co się dzieje, jak się organizm oczyszcza? Jeśli się organizm oczyszcza, to Państwo wtedy macie... Jakieś mamy dolegliwości wtedy, odczuwamy? Mogą być dolegliwości, może boleć głowa, mogą boleć poszczególne narządy. Może się tak zdarzyć, za chwilę będziemy o tym mówić. Tylko chciałam powiedzieć, że jeśli się organizm oczyszcza, to on jednocześnie młodnieje. To on jednocześnie młodnieje, bo wtedy, gdy Państwo organizm oczyszczacie, wtedy mu Państwo dacie szansę na to, żeby on posprawdzał, gdzie, które organy są chore, gdzie, w którym momencie trzeba dać wsparcie organizmowi i wtedy on się odnawia, i on się odnawia. Natomiast jeśli my na okrągło jemy i jeszcze więcej jemy, i jeszcze więcej zasmażki zjemy, to proszę Państwa, organizm po prostu głupieje. On ale czy wie, odpowiednie narządy potrafią się po takim poście chociaż troszeczkę zregenerować? Tak. Pięknie się regenerują. Wiem to z doświadczenia, bo taki post przeprowadzam i oczywiście na poście jestem. I postu nie robię tylko tydzień takiego czyszczenia, tylko robię normalnie cały post do Wielkiej Soboty. I Wielka Sobota, dopiero Wielka Niedziela, to jest normalnie są święta. Dla normalnego człowieka, który nie jest wychudzony, to niech będzie taki normalny post, żeby ten organizm mógł się oczyścić. Na płaszczyźnie fizycznej mówię w tej chwili, ale on się jednocześnie oczyszcza i duchowo. Proszę pamiętać, że jak jest ciało zaśmiecone, to i duch jest zaśmiecony. I to idzie w parze. Więc dlatego, żeby duch był sprawny,
żeby duch był potężny, pijemy herbatkę. Czarny, no to właśnie po pierwsze pijemy tę herbatkę na miłość, ona jest tak piękna. Ja już spróbowałam, naprawdę bardzo dobra. Jest naprawdę smaczna. I do tego możemy dodać jeszcze winko na miłość. Jeszcze winko tak na miłość. A to już jest polskie winko, proszę bardzo. To jest Pani Stefania, no to naprawdę. Winko. Inaczej to się nazywa eliksir miłości. I to nie ja wymyśliłam. Tylko kto? Ten eliksir miłości był ale w starych księgach. Pięknie prawdopodobnie pachnie. Jeszcze wymyślił go Marcin z Urzędowa. To był nadworny lekarz króla Zygmunta Augusta, czyli to był wiek XVI. I proszę Państwa, takie winko popijał Mikołaj Rejs Nagłowic. Takie winko popinał Jan Kochanowski i zresztą z wielkim szczęściem, bo zakochał się w młodziutkiej Dorocie Podlodowskiej i z nią się ożenił i miał gromadkę dzieci, a więc był szczęśliwym mężem i ojcem. Takie winko popijali najwybitniejsi przez długi czas, aż do II wojny światowej. I praktycznie to winko, bez tego winka nie było większych uroczystości, a więc jeśli były jakieś domowe uroczystości, czy nawet państwowe, to takie winko było na pańskich stołach. Dopiero po II wojnie światowej była jedynie miłość słuszna jedyna i winko miłości nie było nikomu potrzebne, więc zapomnieliśmy o nim całkowicie. Ja to odgrzebałam w starych księgach i później opowiedziałam o tym w radio. Wszyscy byli zachwyceni, Polska przez kilka tygodni żyła miłością i chwała za to. Więc dlatego czas teraz powrócić z powrotem do tego, abyśmy mogli żyć miłością, pić herbatkę z miłości. Ja bym w poście tego winka nie radziła popijać. Lepiej nie. Lepiej nie, bo ono już będzie za mocne do, tak jak mówię, takiej młodej dziewczynie, tej wychudzonej można by było dodać na tę miłość, żeby się uczyła tej miłości, takiej Bożej miłości, prawdziwej miłości, bo chodzi nam o Bożą miłość, o tę dobrą miłość, a nie tę miłość, którą nam się teraz lansuje, jaka ona ma być brutalna i ta, która z miłością Bożą nie ma nic wspólnego, ale te eliksir można zrobić na święta już. I proszę Państwa, możecie już teraz Państwo nastawić. Potrzebny jest taki słoik, powiedzmy litrowy czy półtora litra i proszę tam wsypać tak, 4 łyżki głogu. A głóg to jest ten mężczyzna ciepły, opiekuńczy. Ten piękny czerwony, który zebrałyśmy. No tak, to jest to właśnie, to jest ten, to jest śliczny. Do tego mamy troszeczkę kozieradki, tak z łyżkę kozieradki. Kozieradka to jest zioło filozofów, a jednocześnie to jest taka mądrość i stateczność. I ktoś mi powiedział, proszę Panią, a co ma to miłość wspólnego z tą mądrością i statecznością? Widocznie w dawnej Polsce miała. To teraz tylko nam się wydaje, że to jest szaleństwo, natomiast tam do tego głogu dodawano jeszcze odrobinę tej stateczności i mądrości. Dodawano kminek. A kminek, na proszę rozgrzanie. Państwa, to jest podgrzewać. Dokładnie. Uczuć. To tak jakby ktoś na patelni podgrzewał to uczucie. No i dodawano anyżek. Anyżek to delikatność, prawda? To w miłości się liczy, ta delikatność, prawda? Ta wrażliwość niesamowita. No i dodawano jeszcze wanilię i dodawano cynamon. Cynamon można takie właśnie korę, jak my tu mamy, tylko pokruszyć. I proszę Państwa, ile dodać kminku? No, z 5 łyżek podgrzewacza, 3 łyżki anyżku, ze 2 takie laseczki cynamonu. A tej kozieradki ile? Łyżkę. Za dużo tej mądrości nie dodawać, tak. Ale z łyżkę dodać. I to wszystko wrzucić do tego słoika. I wlać wino czerwone. Czerwone, gronowe, wytrawne. Zalać to wszystko, można nawet więcej niż jedno wino, bo jak będzie większy słoik, to więcej dodać. I proszę Państwa, niech to się maceruje do świąt. A na święta Państwo przecedzicie. Można to podgotować, dodać trochę miodu, tak jak zwykle, żeby tego alkoholu tam nie było i wtedy możecie Państwo się raczyć takim winkiem. No, smaku naprawdę wspaniały. Będzie aż do Bożego Narodzenia. Co to znaczy włączyć wewnętrzne odżywianie podczas postu? Proszę Państwa, jeśli Państwo jecie i spożywacie tylko to pożywienie, które ja podaję, czyli powiedzmy ten krupnik z kaszą jaglaną. Na śniadanie, jest, obiad, kolację? Tak, można nawet 5 razy dziennie, jeśli człowiek jest głodny. To jest za mało jedzenia, żeby organizm mógł normalnie żyć i funkcjonować. Więc wtedy organizm sobie zabiera jedzenie z siebie. Czyli uruchamia się tak zwane. Czyli te tłuszczyki nam zabiera, które mamy zebrane. Stąd w ciągu tygodnia Państwo chudniecie 3-4 kg.
I dlatego, jeśli przytyliśmy w czasie karnawału, bo praktycznie wszyscy przytyli, dlatego że to jest taki czas, że nawet organizm potrzebuje ciepła, a żeby było ciepło, to trochę tłuszczyku musi być ta ochrona, taka pierzynka. I jeśli Państwo troszeczkę przytyliście, to ten post momentalnie to zlikwiduje, ale momentalnie, to momentalnie. Wystarczy tydzień takiego oczyszczenia, to już 3-4 kg poleci z wagi. A jeśli Państwo zrobicie 2 tygodnie, to następne kilogramy polecą. Także ja jeszcze nie widziałam takiego człowieka, żeby na poście nie schudł. Natomiast możecie Państwo, oczywiście, że taki post... A jak ktoś ciężko znosi post? Mogą być tacy ludzie, którzy pierwszy raz szczególnie, jak robią takie oczyszczenie organizmu, boli głowa, bolą różne narządy. I wtedy, proszę Państwa, zrobić tak, zaprzestać? Albo przerwać, po 2-3 dniach przerwać ten post, przejść na jedzenie energetyczne, takie, które ja w książce podaję, a później znów do postu wrócić. Albo kiedyś, pamiętam, była taka mądra pani, która też pierwszy raz to robiła i źle się czuła i zrobiła tak, śniadanie, kolację miała postne, obiad normalny. Normalny taki, jak u mnie jest, czyli kasza jaglana, rosół, jakieś tam ziemniaczki, mięsko, kawałek gotowanego. I to też było dobre, bo ona powolutku przyzwyczajała ten organizm do zdrowego odżywiania. Tak, i później po jakimś czasie, jak już tak Państwo robicie, to nawet organizm 2 tygodnie znosi tego oczyszczenia bez żadnych problemów. A na początku, pierwszy raz, jak człowiek robi takie oczyszczenie, to ja Państwu powiem, dlaczego tak się źle czujemy. Bo po prostu toksyny z tych naszych komórek, z tkanek wychodzą do krwiobiegu i tam krew robi się gęsta, zanieczyszczona. Tam jest za dużo tego wszystkiego, jak ruch w godzinach szczytu na ulicy i wtedy się robią korki. Tak samo w organizmie, jak ta krew bardziej zanieczyszczona płynie, wtedy tak, dopłynie ta krew zanieczyszczona do mózgu i głowa boli, dopłynie do jakiegoś tam narządu i ten narząd, on odczuwa ten ból, bo więcej zanieczyszczeń pójdzie wszędzie po organizmie. Polecam przez cały rok, jeden dzień w tygodniu robić takie oczyszczenie organizmu. To jest zgodne z wolą Bożą, bo piątek to dzień święty i dobrze by było ten post przeprowadzać, tak. Więc dobrze i dla Boga, dla uśmiechu Pana Boga i dla siebie i dla organizmu, bo wtedy organizm lepiej funkcjonuje, a Bóg się cieszy, że my jesteśmy mądrzy. A jak dobre. Jesteśmy chorzy, na przykład mamy jakiś nowotwór bądź też coś innego, to proszę możemy Państwa, pościć wtedy? Nie jest to zagrożenie? Jeśli jest nowotwór, to jest, nie jest zagrożenie, ale my nieraz nie wytrzymujemy. Przy nowotworze mamy ciężkie leczenie, to jest chemioterapia, radioterapia. I w tym momencie organizm mamy bardzo wyniszczony. Państwo wiecie, jak organizm jest wyniszczony, skoro aż włosy wszystkie wypadają. To sobie nie tylko włosy, jak ktoś powiedział, ale tam włosy. Jak włosy, to i cały organizm jest bardzo wyniszczony po takim ciężkim leczeniu. I teraz mu dać tylko krupnik z kaszy jaglanej, to jest za mało. On tego nie wytrzyma. I tak bardzo często, jak Państwo robicie oczyszczenie organizmu i zdrowi jesteście, to mówicie, mnie zimno jest w czasie oczyszczenia. Po prostu za mało jest pożywienia. Organizm jeszcze sobie za mało tam skrobie od wewnątrz. I dlatego przy nowotworach, jeśli to jest połączone z tą ciężką kurację, taką chemioterapią, radioterapią, to wtedy lepiej wziąć energetyczne pożywienie, to takie pożywienie, które dodaje energii, siły, żebyśmy znieśli tę chemioterapię, żeby nas chemioterapia nie zabiła, bo organizm będzie osłabiony i nie da rady tego wytrzymać. Także tu bym raczej postu nie polecała. Natomiast kiedy bym ten post poleciła, jak już przejdziemy całą tę kurację, żeby chemioterapię czy radioterapię i po tym aż się prosi, żeby organizm oczyścić, bo mało, że nowotwór, jeśli ktoś ma już nowotwora, to jest mnóstwo zanieczyszczeń w organizmie, nowotwór się nie utworzył w organizmie świetlanym, w organizmie czyściutkim, tylko w organizmie brudnym, zanieczyszczonym, gdzie soki już po prostu we krwi są soki niedobre, soki się psują w organizmie i stąd się robi nowotwór. I teraz po tej kuracji natychmiast przejść do tego, żeby ten organizm oczyścić. I po chemioterapii, i po tym nowotworze, bo on się z niczego nie wziął, tylko z tego, że ten organizm był bardzo zanieczyszczony. I w takim przypadku, jak już jesteśmy po tej kuracji, to możecie Państwo co raz robić takie oczyszczenie. Tydzień, przerwa, przerwie oczyszczenie energetyczne i znów wracamy do tego. I proszę się nie bać, koniecznie trzeba zrobić. Tak samo po wszelkich operacjach, jeśli Państwo macie operację i Państwo otrzymujecie kroplówki. Kroplówka ratuje życie, ale z drugiej strony ona przepełnia organizm różnymi kryształikami. To są różne chemiczne stwory, a nie naturalne.
więc trzeba z tego wszystkiego później ten organizm oczyścić, bo inaczej to wszystko będzie się blokowało w organizmie i będą problemy. Także proszę się nie bać oczyszczenia organizmu, proszę się bać choroby, a nie oczyszczenia organizmu. Bóg tak ciało stworzył, dobrze, że dał mu jedzenie, Panie Stefanio, ale skąd mamy wiedzieć, czy prawidłowo przeprowadzamy ten post? Bo rozumiem, że będziemy odczuwać dolegliwości. Może nas boleć głowa, możemy się zrobić troszeczkę bardziej apatyczni, ponieważ nie będziemy mieć cały czas tego naszego niby zdrowego jedzenia, które spożywamy na co dzień. I to jest wyznacznik, że mamy dobry post? Znaczy, jeśli nas boli głowa, no to po prostu przerywamy ten post, bo po co mamy się męczyć? I sięgamy po energetyczne pożywienie. Jeśli nie mamy żadnych dolegliwości, to robimy post tydzień. Ile wytrzymamy? Czy 2 tygodnie? Niektórzy 2 tygodnie robią i są bardzo zadowoleni, czują się jak nowonarodzeni. Także donoszą mi. Bardzo, bardzo. No to musimy zachęcić naszych widzów do tego, żeby rozpoczęli swój post, tak? Ale to w ogóle to jest tak normalne. Post to jest coś tak normalnego. Tak, coś dla pani, dla większości społeczeństwa, ale obawiam się, że Państwa, nie. Proszę popatrzeć, a jak kobieta ugotuje zupę i zje... To mężczyzna mówi, no co ty mi dajesz, kobieto, a gdzie kotlet, gdzie drugie danie? Niech nie będzie aż taki mądry, bo jak za dużo jedzą tego mięsa, a praktycznie fizycznie mało się pracuje, to później mamy takie zawały i takie udary, że później ci mężczyźni, którzy się tak domagają tego mięsa, a później na kolanach błagają o pomoc, żeby pomóc, bo oni nie mają siły już do tego, żeby chorować. Także niech mężczyźni nie będą tacy mądrzy, bo później... Zachęcamy do jedzenia zupek. Problemy. Zupki, rosoły, to jest dobre jedzenie, zwłaszcza, że my w tej chwili, cóż my, jak jest za fizyczna robota, proszę Państwa, jak my siedzimy przed telewizorem i kanały przełączamy tylko pilotem. To jest fizyczny wysiłek. Tak samo jak siedzimy przed komputerami, a jedzenie jemy tak jak kiedyś chłop w polu albo jeszcze chyba więcej. Bo nawet taki chłop, który szedł w pole pracować, to on takiego jedzenia kalorycznego to chyba nigdy nie widział nawet jak teraz mamy. Także tu, proszę Państwa, jeszcze raz po tym jedzeniu, które my jemy, musimy się oczyszczać i proszę nie bać się tego oczyszczenia. Pamiętam kiedyś po wykładzie w sanatorium weszłam do takiego sklepiku i stoi pani, która była na wykładzie i bardzo ciężko chora, której tam wszystkie uwagi powiedziałam, jak ma powracać do zdrowia. I w tym momencie stanęłam jak wryta. Patrzę się, a ta kobietka całą taką torbę różnych batonów kupuje, słodyczy. I zauważyła, że ja stoję i tak jej się głupio zrobiło i powiada do mnie: nie mamy co robić wieczorami, to tak sobie podjadamy. No proszę Państwa, jeśli jesteśmy już tak chorzy, no to musimy pewne rzeczy odstawić, bo inaczej nie damy rady. No nie damy rady. A ten Także odstawiamy słodycze, karnawał się skończył, oczywiście. Zero pączków, zero faworków i słodyczy. I zero słodyczy. I zachęcamy Państwa do tego, żebyście się skusili na oczyszczanie organizmu, naprawdę ręczymy, że to wpłynie tylko na Państwa zdrowie. Taka jest nasza cywilizacja. Post był, jest i będzie. Post to post. Post to post, tak. Także zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.